Nowy dworzec przesiadkowy zlokalizowany przy bulwarze Narwiku został oficjalnie otwarty. Dworzec nie jest duży, ale jak zapewnia prezes spółki MPK, posiada wszystko, co niezbędne. Są tu specjalne kontenery, w których znajdują się pomieszczenia socjalne oraz toalety. Jest także punkt obsługi klienta, nowe wiaty przystankowe, oświetlenie i monitoring, a także oczywiście zatoczki autobusowe. Nareszcie jest tutaj tak, jak powinno być. Są toalety, są zadaszone wiaty, są nowocześnie wykończone miejsca obsługi pasażera. To bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Wszystkie te zmiany mają na celu wyprowadzenie ruchu autobusowego z centrum miasta, a co za tym idzie, walkę ze smogiem. Dworzec, który wymusza pewną zmianę, który powoduje, że wpisujemy się w politykę środowiska, w politykę oczyszczania miasta Nowego Sącza ze smogu. Celem tego projektu było wyprowadzenie uciążliwego transportu komunikacji miejskiej ze ścisłej starówki, ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza. Jakby sięgnął historią, to w latach 80. ubiegłego stulecia tutaj przecież był węzeł przesiadkowy, węzeł komunikacji też pasażerskiej. Mam nadzieję, że tutaj pojawi się ten ruch, który nie musi się pojawiać w centrum Nowego Sącza, czyli na przykład ruch, który tutaj jest tylko ruchem przelotowym. Jesteśmy na trasie przecież Krynica-Warszawa, Krynica-Wrocław. To są linie, które też przemierzają Nowy Sącz i nie muszą w tej chwili już zjeżdżać do centrum miasta. Też duża część prywatnych busów może kończyć tutaj kurs i mieszkańcy mogą korzystać albo z połączenia pieszego tutaj po specjalnych schodach, które prowadzą do centrum miasta, albo z ruchu MPK. Póki co jednak MPK nie podpisało umowy z żadnym przewoźnikiem. Prezes spółki zapewnia, że firmy, które chcą, aby należące do nich busy czy autobusy mogły się tutaj zatrzymywać, mogą liczyć na cenową promocję. To jest dopiero w planach. Nie mamy podpisanej jeszcze żadnej umowy. Nikogo nie będziemy zmuszać na siłę. Ja myślę, że ten dworzec to jest taka ewolucja, czyli to będzie w czasie trwało, będziemy się uczyć nowej rzeczywistości. Ja myślę, że przewoźnicy sami do nas będą się zgłaszać, tak jak to było podczas otwarcia dworca przy ulicy Batorego. Z dworca przesiadkowego przy bulwarze Narwiku korzystać będzie natomiast MPK. Na razie wytypowano do tego 6 linii autobusowych. I tu ważna informacja dla pasażerów. 3 z nich będą tu miały swoje przystanki początkowe i końcowe. 3 kolejne zmienią trasy przejazdu. Na razie zaczynamy od 6 linii komunikacyjnych. Pierwsze 3 linie, linia numer 1, 2 i linia numer 42. Zmiana polega na tym, że te 3 linie, które wymieniłem, mają zmianę przystanku początkowego i zmianę przystanku końcowego. Jest to przystanek końcowy i zarazem początkowy. Następne 3 linie, linia 33, 34 i 39, to są linie, których zmiana polega na zmianie przebiegu trasy, czyli gdzieś one zbaczają z trasy, którą wcześniej miały, jeździły i przejeżdżają tędy przez dworzec bulwar Narwiku. Prace przy budowie dworca przesiadkowego przy bulwarze Narwiku rozpoczęły się w sierpniu bieżącego roku. Ich koszt to kwota 1 400 000 zł.